Witajcie na kanale Tester Produktu. Jak widzicie, dzisiaj Wam pokażę narzędzia, produkty do szybszego i profesjonalnego nakładania, a może bardziej poza spoinowaniem, to zakładania taśmy i łączenia dwóch rygipsów w tym wypadku. Oczywiście, jak widzicie, markę, którą dostrzegacie na pierwszy rzut oka, to jest to marka Delco. Tu chyba macie odwrotnie. Ok. To nie był jakiś tam wybór, nie wiadomo jaki. Po prostu dostrzegłem, że jest taka super, jeżeli chodzi o ten pierwszy tu z mojej prawej strony produkt, to strzykawkę, która pozwala na szybsze napełnianie tego tak zwanego zundera. A zundera zakupiłem tak naprawdę, nie znając tej marki. Okazało się, że to jest na polskim rynku, nie wiem jak na zagranicznym, jedna już z miarę dobrych marek. Oczywiście, jeżeli mogę się mylić, ale ja chyba widziałem ten produkt też w innej, na innej marce, z inną po prostu nazwą marki, innym logiem, ale może się też mylę, po prostu napiszcie w komentarzach, bo jak wiecie, różnie to jest. Tylko tak jak widzicie, w tym wypadku ja zakupiłem droższą wersję. Tak wygląda w opakowaniu. Zakupiłem droższą wersję. Dlaczego? Dlatego, że chodziło mi o szybsze to przestawianie, czyli na zakładanie taśmy na rogach lub prosto. Tańsza wersja po prostu ma to, moim zdaniem, bardzo utrudnione. No ale wiadomo, jest to tańsze i to jest znacznie tańsze, ponieważ ten zunder wcale nie jest taki tani. Ktoś pomyśli, no plastik nic poza tym. No nie, jak wiecie, płacimy tak naprawdę za wygodę i szybkość pracy danym narzędziem. To jest taka jakby pierwsza kwestia, pierwszy atut za narzędzie, jak kupujemy, tak? Pokażę Wam, jak wygląda w środku. Sprawdźmy, czy to jest tu się otwiera, czy to tutaj. Ok. O, oczywiście wszystko nowe. Nie ukrywam, pierwszy raz Wam to wszystko otwieram. Mamy instrukcję, jak mamy napełniać i ustawiać taśmę przed prawdopodobnie napełnieniem masy szpachlowej, tak? No i jak używamy. To mamy zundera. No fajnie to wygląda. Tu jest miejsce na taśmę. Tu mamy ten element, który za chwilkę... I widzę, że mamy jeszcze tutaj, nie ma nic więcej, ołóweczek. Fajny. Ok. To sobie ołówek zostawię. Zakładamy na rękę. Tu sobie musimy zluzować. Ja sobie od razu stawię pod swoją rękę. O! Fajna sprawa! Mamy dla lewo- i praworęcznych. O, nie widziałem takiego zastosowania w ogóle. Gumowa rączka, widzicie? Pamiętacie, kiedyś Wam mówiłem, pokazywałem Wam odnośnie produktów skrzynek narzędziowych z Kubrick, co osobiście sam je lubię, ale pewne rzeczy, pewne detale są sporne. I ja tam mówiłem odnośnie na przykład, że już jest taka technologia i w ogóle, że rączki powinny mieć taką gumę. No, sami widzicie. Co tu więcej dokładać? Ok, teraz tak. To sobie wyciągnijmy, to wszystko tu. No i moment. Trochę się namęczę. Ok. I teraz tak. Zwróćcie sobie uwagę ze mną, jak to się zakłada. Żeby było dobrze, to chyba tak. Ok. No nie jest to takie łatwe. Ale to też jest mocny plastik, czy tam tworzywo sztuczne. Nie wiem jeszcze po co to jest tutaj. Muszę zobaczyć instrukcję. Ale teraz mam ustawione na prosto. Ten element mamy na rogi. No i tutaj niektórzy, z tego co widziałem, dają taśmę amerykańską, niektórzy flizelinę, też widziałem. I otwieramy, tutaj mamy klamrę jedną. Jeszcze jedna chyba jest, czy nie?
Nie, jedna chyba tylko. Moment. Nie chcę zepsuć. Tak, jedna. Tu, o, jedna. I tutaj mamy jakby pojemnik na masę szpachlową. Fajne narzędzie. O, tutaj coś jest ciekawego. Coś tu mamy. To sprawdzi, co to jest. A nie. To jest dodatkowo, żeby nam tutaj ładnie ta taśma przechodziła i za dużo, żeby nam tutaj za dużo masy nie wychodziło, ale dodatkowo, teraz już wiem, mamy regulowaną tą to właśnie, żeby jak albo mniej, albo więcej tej masy szpachlowej wychodziło z naszą taśmą właśnie tutaj. Patrzcie się. Mam nadzieję, że dostrzegacie to. Ok, zondera sobie zamkniemy. Teraz Wam pokażę pompkę, którą sobie dokupiłem. Po prostu chciałem to dokupić. Delco Pomp. Jeszcze Wam tu pokażę, byście widzieli, jak to wygląda. Ok. Ok. Po prostu, no wiecie, jak działa, jak funkcjonuje tak zwana szczykawka. Ale to jeszcze widzę, że nowiutkie to wszystko jest jeszcze. Muszę mocno. Ok. Jak jest nowe, to wszystko jest zastane. Ok. Jak chcemy umówić, no to wiadomo, wyciągamy, wszystko przemywamy. Tak to wygląda w środku. I zaciągamy. Dość to mocne się wydaje. Tu mamy część gumową, więc nie będzie się nam to przesuwać, a przesuwałoby się, bo czuję. No i wiadomo, do wiaderka z gładzią i wyciągamy. Wygląda, że wszystko to będzie fajnie szło, nie będzie się tak się człowiek męczył, no też otwór jest w miarę duży. I wyciągamy. Tu wcześniej zakładamy sobie taśmę w tą stronę, górą, tędy. I suwamy naszą masę szpachlową, zamykamy i pracujemy. Widzę, że można sobie dokupić jeszcze taki pokrowiec, taką kaburę na naszego tutaj Delco. No ja akurat szczerze to nawet nie wiedziałem, ale nie przyszło mi do głowy nawet, bo ponieważ ja rzadziej wykonuję tego typu pracę, ale miałem możliwość, po prostu sobie zakupiłem. Napiszcie mi w komentarzu, co Wy uważacie za przyspieszenie takiej pracy, czy lubicie tego typu narzędzia, jeżeli już używacie, to co o nich sądzicie, co sądzicie o pompce, czy jest jeszcze jakieś inne zastosowanie. Napiszcie w komentarzu, po prostu rozpiszcie się, co o tym sądzicie, jakie macie zdanie, czy lubicie tego typu produkt, czy ten model produktu dokładnie jest dla Was bardzo fajny, jak się sprawuje w pracy, napiszcie w komentarzu i bądźcie na bieżąco z kanałem Tester Produktu. Tyle na dzień dzisiejszy. Jeśli będę już używał go w praktyce, nagram dodatkowy odcinek na ten temat. A dzisiaj życzę Wam miłej pracy i zapraszam na kolejny odcinek serii Tester Produktu. Trzymajcie się, cześć!